Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na lekcję powtórkową z wyrażeń algebraicznych. Pewnie zastanawiasz się, czym będziemy się zajmować na tym właśnie spotkaniu. Otóż w ruch pójdą potęgi, pierwiastki, usuwanie niewymierności z mianownika, wzory skróconego mnożenia oraz wykorzystanie tychże wzorów do rozwiązywania równań. A więc zapraszam na lekcję przygotowaną przeze mnie. Zadanie numer 1. Wybrałam to zadanie z matury z czerwca 2019. Dla każdej liczby rzeczywistej x dane jest wyrażenie postaci. 3x minus 2 to do kwadratu minus i w jednym nawiasie 2x minus 3 pomnożone przez w drugim nawiasie 2x dodać 3. Uprość je. I to zadanie, jak widzisz, ze względu chociażby nawet na to, że widzisz kwadrat, będzie wymagało od nas znajomości wzorów skróconego mnożenia. Ja tutaj przypomniałam te najważniejsze wzory, które na poziom podstawowy są w zupełności wystarczające. Pierwszy wzór, mamy tutaj kwadrat różnicy, tak się go rozpisuje. Drugi wzór, kwadrat sumy, tu mamy rozpisane. I trzeci wzór to jest różnica kwadratów, czyli takie dwa nawiasy, jak się ze sobą mnoży i w jednym nawiasie jest w zasadzie bardzo podobnie jak w drugim, z tym, że w pierwszym nawiasie jest minus, a w drugim plus, albo na odwrót, to wtedy możemy wykorzystać to, zwinąć to do wzoru a kwadrat minus b kwadrat. Umiejętność wzoru skróconego mnożenia jest taką ważną umiejętnością, przygotowując się do matury, dlatego że jeżeli korzystasz ze wzorów, to możesz zadanie zrobić bardzo, bardzo szybko. Tylko musisz te wzory umieć. Po pierwsze, zastanówmy się. Jeżeli nie pamiętasz wzorów, to zawsze możesz sobie popatrzeć i teraz zastanów się, który wzór wybierasz. Ze względu na to, że jest kwadrat tutaj, to na pewno masz do wyboru pierwszy lub drugi wzór skróconego mnożenia. Ale że widzisz, że jest minus w nawiasie, to zdecydowanie wybieramy sobie ten tutaj pierwszy przeze mnie napisany wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. No więc czytamy. A kwadrat, wzór to jest tak jakby pewien przepis, więc się go czyta. A kwadrat, co to znaczy A? To znaczy pierwsza część tutaj, która występuje przed znakiem różnicy, to jest moje A właśnie tutaj. Później w tym wypadku mamy różnicę, czyli minus jest i później jest to moje B. A więc pierwsza ta część, czyli będzie A kwadrat, u mnie to będzie 3x i to do kwadratu. Ja rozpiszę, szczególnie dla tych osób, które mają problemy po prostu, prawda, i chcą wszystko mieć rozpisane, więc dlatego rozpisuję. 3x to w nawiasie do kwadratu. Odjąć. Później mamy we wzorze 2ab, czyli 2 razy 3x i razy 2. Dalej, dodać i mamy później b kwadrat, czyli u mnie to jest 2 do kwadratu. Część młodzieży robi taki błąd, że zamiast wczytywać mi b2, to tutaj do wzoru mi dokłada, że b wczytuje mi minus 2. No niestety, jeżeli ja rozwijam tym pierwszym wzorem, to ja muszę wziąć, że b jest dodatnie, bo przed tym b stoi minus. Dlatego pamiętaj o tym, że tutaj w tym wypadku, jeżeli rozpisujesz tym wzorem, to musisz za b wziąć 2, a nie minus 2. Co nieraz właśnie z tym młodzież ma problem. Dalej. Teraz mamy minus, no więc ten minus przepisuję. I teraz popatrz, mam tutaj dwa bardzo podobne do siebie nawiasy i ja mam je pomnożyć. Chcę oczywiście to zrobić przy użyciu wzoru, no bo taki jest mój cel. Powtórzę teraz z Tobą wzory skróconego mnożenia. A więc w jednym nawiasie mam tak jakby A, później mam minus i coś drugiego, czyli B, a w drugim nawiasie mam dokładnie to samo A, tylko później jest plus i dokładnie to samo B. A więc mam taki wzór A minus B razy A plus B. Popatrz, jak ten wzór skróconego mnożenia jest krótki w rozpisie. Czyli to jest A kwadrat minus B kwadrat. Ale ze względu na to, że jest minus, ja to dalej robię w nawiasie. I teraz mam rozpisać A kwadrat, czyli u mnie A to jest 2x i to kwadrat minus b kwadrat. A moim b jest trójka, więc trójka do kwadratu. Tutaj na pewno zauważyłeś tak, że ja, jak zapisałam tobie 3x czy też 2x, użyłam nawiasu. Dlatego, że nie jest sama trójka, ani sam x. Natomiast przy dwójce ja nie użyłam nawiasu, czy też przy trójce. Oczywiście, jeżeli dasz sobie nawias przy dwójce, to się nic nie stanie. Ale na pewno
tym pierwszym tutaj składniku 3x musisz dać nawias i tu w tym miejscu też musisz dać nawias, bo to jeszcze trzeba do kwadratu podnieść. I teraz podnosimy jak? No trójkę do kwadratu i x-a też. Czyli 3 do kwadratu to będzie 9, a x podniesiony do kwadratu, no to x kwadrat. Odjąć. Tutaj będę chciała wykonać to naraz, żeby dwa razy nie przepisywać. 2 razy 3x to jest 6x, razy 2, no to tak jakby 6 razy 2, 12, no a x-a się przepisuje, bo przecież nie wiem, ile x wynosi. Dalej, dodać, 2 do kwadratu to jest 4. Odjąć, otwieram dalej nawias i wykonuję działania w nawiasie. Pamiętamy o kolejności działań. 2x do kwadratu, znowu 2 do kwadratu to 4, a x podniesione do potęgi drugiej to przecież x kwadrat. Odjąć i teraz 3 do kwadratu to jest 9. To się równa. No to teraz tak, początek przepiszę, dlatego że ja z tym kompletnie nic nie zrobię, a tutaj ten minus będzie zmieniał mi znaki tu i będzie zmieniał znak tu. A więc w nawiasie mam 4x kwadrat, ale skoro zmieniam znak, muszę napisać minus 4x kwadrat. W nawiasie mam minus 9, ale skoro zmieniam znak, muszę napisać plus 9. No i to się równa i teraz już będziemy sobie redukować wyrazy podobne, dodawać, odejmować wyrazy podobne. Czyli tak, 9x kwadrat, podkreśliłam, minus 4x kwadrat, no to mam 5x kwadrat. Dalej, x-ów mam tylko tutaj, minus 12x, więc przepisuję. No i jeszcze liczby mam, 4 plus 9, czyli będę miała oczywiście plus 13. I polecenie moje było, wykonaj działania, prawda, i uprość to wyrażenie, które tutaj jest. Uprościliśmy, wykonaliśmy, co się dało, wykonaliśmy i na samym końcu stwierdzamy, że taki nam wyszedł wynik. 5x kwadrat minus 12x dodać 13. Zadanie numer 2, to zadanie z kolei wzięłam z matury z sierpnia 2019. A więc dane są liczby. A to się równa 1,25 podniesiona do potęgi minus 1,2. Z kolei B to jest 1,25 podniesiona do potęgi minus 1,5. Z kolei C to jest 125 do potęgi 2/3. I D to jest 125 do potęgi 1/3. Pytanie jest takie, która z liczb A, czy B, czy C, czy D jest większa od piątki? Czyli mamy się zastanowić, która z tych liczb jest większa od piątki. To jest pytanie ewidentnie związane z potęgami. Ja tutaj Tobie przypomniałam takie najważniejsze własności, które akurat nam będą potrzebne do tego zadania. Otóż, nie wiem czy pamiętasz, ale dobrze jest o tym pamiętać, że jeżeli mamy ułamek podnieść do potęgi minus n, czyli do potęgi o wykładniku ujemnym, to wystarczy, że odwrócimy do góry nogami ten ułamek, czyli popatrz tak jak ja zapisałam b nad a, wywróciłam go do góry nogami i wtedy już pozbywam się tego minusa w wykładniku. Czyli wtedy to b nad a podnoszę do potęgi n. Bardzo fajna własność, która nam się sprzyda. I oczywiście kolejna własność jest taka, że a podniesione do potęgi m podzielone przez n, to jest pierwiastek n tego stopnia z a i to wszystko do potęgi m. Można oczywiście to troszkę inaczej jeszcze zapisać, ale ja podałam suche wzory, takie wzory, jakie możesz znaleźć w tablicach, prawda? Tutaj akurat ten wzór jest idealny, taki jaki możemy spotkać w tablicach. Natomiast jeżeli chodzi o ten wzór, to w tablicach mamy wersję taką, że a do minus n tej to się równa 1 przez a do potęgi n tej. Ale na bazie tego wzoru możesz sam wywnioskować, że skoro liczba a została odwrócona 1 nad a, no to tak samo każdą liczbę, tak jak tutaj mamy a nad b, też odwracamy i powstaje nam b nad a. Nam się najważniejsze jest to, że ta potęga o wykładniku ujemnym nam się kasuje. No to zacznijmy od tego oczywiście rozpisywać. Pierwsza zasada jest taka, jeżeli widzisz w wykładniku potęgi minus, to się go pozbądź. Czyli odwróć tutaj nam tą podstawę. No bo ze względu, żeby się tego minusa pozbyć, ja muszę tą podstawę odwrócić. Czyli będę miała 25 pierwszych, jak odwrócę, do potęgi 1/2. Oczywiście, że no tak pisać 25 pierwszych nie ma sensu. Ja mogę napisać 25 do potęgi 1/2. To się równa. No to teraz tak. Skorzystałam już z tego wzoru, że trzeba odwrócić przy potędze o wykładniku ujemnym, no to teraz skorzystam z tego wzoru na potęgę o wykładniku wymiernym. Czyli zapiszę to w takiej postaci, że jest to pierwiastek i teraz uwaga, stopień
Jest taki jak tutaj w wykładniku mianownik, stopień tego pierwiastka jest taki jak w wykładniku mianownik, czyli u nas mamy dwójkę, czyli będzie to pierwiastek stopnia drugiego. Mogę napisać to dwa, nie muszę, to nie jest błąd oczywiście, a specjalnie Ci napisałam, żebyś widział, że tu jest dwójka, tu jest dwójka. I teraz pod tym pierwiastkiem ja zapisuję liczbę 25 i nie ma sensu, żebym podnosiła to do potęgi pierwszej. No bo to taki zapis bez sensu. No to oczywiście każdy z nas wie, że to jest pierwiastek z 25, bo stopień drugi to jest ten stopień taki w domyśle pierwiastka, a to jest przecież 5. No to patrzymy, no ta liczba oczywiście od piątki nie jest większa. Pytanie było, która z liczb jest większa od piątki? No to ta jest równa 5. No to próbujemy dalej. W takim wypadku znowu mamy tutaj potęgę znowu o wykładniku ujemnym, czyli znowu odwracam, czyli będę miała 25 pierwszych, a to może od razu napiszemy 25, myśląc tutaj tak jak wcześniej, czyli mamy 25 do potęgi oczywiście 1/5, a więc to się równa. No zgodnie z tym wzorem znowu rozpisujemy. Będzie to pierwiastek, tylko uwaga, tu była dwójka, więc był drugiego stopnia. Tu jest piątka, więc będzie on piątego stopnia. Będzie on piątego stopnia, oczywiście z liczby 25. No i teraz sobie myślimy tak. My nie umiemy powiedzieć, ile wynosi pierwiastek piątego stopnia z liczby 25, prawda? Ale my mamy tylko powiedzieć, czy to jest więcej niż 5, czy mniej. Skoro drugiego stopnia to było 5, to piątego stopnia to będzie liczba jeszcze mniejsza, więc ja mogę od razu napisać, że to jest mniej niż 5. Nieważne ile, ja miałam tylko wskazać, która z tych liczb jest większa od 5. No to ani ta, ani ta. Lecimy sobie dalej. No to bierzemy liczbę tutaj C. Oczywiście w tej liczbie C widzimy, że nie ma potęgi ujemnej, więc nic nie będę odwracała, czyli od razu mogę zastosować ten wzór. Czyli będę miała pierwiastek, którego stopnia? Znowu stopień jest ten, przypominam, jaka jest liczba w mianowniku wykładnika. Czyli tutaj w tym mianowniku wykładniku jest trójka, czyli będzie pierwiastek trzeciego stopnia. Z liczby 125, no bo ją podnosiłam do potęgi i to w nawiasie do potęgi drugiej. A więc to się równa. Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 125. No fajnie by było, żebyś od razu wiedział, że to jest 5 właśnie. Jeżeli nie wierzysz mi, to sobie pomnóż przy użyciu kalkulatora, czy też mnożenie pisemne, jakkolwiek, czy też w głowie. 5 razy 5 razy 5. Wyjdzie Ci 125 i to wtedy, jak już mamy ten wynik 5, to 5 nie wystarczy przepisać, bo jeszcze mam potęgę drugą. Bo ja tylko mówię o tym, że to tutaj to jest 5. Pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest 5. Ale że tam było do drugiej, no to mam wynik 25, czyli zgadza się, że ta liczba C jest większa od piątki. Żeby wszystko było jasne, policzmy jeszcze liczbę D. I moja liczba będzie już tutaj bardzo podobnie, rozpisujemy pierwiastek trzeciego stopnia, jak widzimy z liczby 125, a że jest 1/3, czyli tutaj mamy w liczniku tego wykładnika 1, to nie będę napisała już do potęgi pierwszej, bo to w domyśle. Pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest oczywiście 5. No więc naszą liczbą, która jest większa od piątki, jest liczba C. Czyli jako odpowiedź, że liczba C jest większa od piątki. Oczywiście to zadanie w formie testowej troszkę inaczej te odpowiedzi są, prawda? Więc troszkę inaczej wygląda, ale dokładnie tak samo brzmi. Czy to jest zadanie zamknięte, czy to jest zadanie otwarte? I tak musisz się znać na potęgach. I właśnie tutaj w tym zadaniu chciałam Tobie przypomnieć działania na potęgach, jak wykonywać z wykorzystaniem własności na potęgach, jak wykonywać obliczenia. Zadanie numer 3. Przedstaw wyrażenie G, które ma postać w liczniku x do potęgi drugiej i to do potęgi minus trzeciej, podzielone przez x do potęgi piątej i to do minus drugiej, a w mianowniku mamy x do drugiej do minus trzeciej, podzielone przez x do piątej. I mamy to wyrażenie przedstawić w postaci potęgi o podstawie x. Oczywiście tutaj mamy na myśli wiadoma sprawa, że x nie może być zerem, prawda? Bo wtedy by takie wyrażenie sensu nie miało. Ja przypomniałam tutaj Tobie najważniejsze własności działań na potęgach, ale jeżeli potęgi mają taką samą podstawę. Zatem popatrz, a do n tej razy a do n tej to jest taka sama podstawa, a wtedy wykładniki dodajemy. Na pewno pamiętasz. Teraz, jak jest dzielenie, wykładniki się odejmują. A jak jest potęga potęgi, czyli w nawiasie, wykładnikiem dążymy. I spróbujmy te własności tutaj wykorzystać. Po pierwsze,
Pamiętaj o tym, że najpierw wykonujemy działania kluczowe, te najbardziej wewnętrzne, czyli musimy się pozbyć małych nawiasów tutaj, w tym wypadku są tutaj nawiasy, musimy je zlikwidować, czyli żeby zlikwidować ten nawias, to musimy popatrzeć, która własność, no zdecydowanie ta, prawda, czyli będziemy sobie wykładniki mnożyć. Przepiszę x, czyli podstawę i teraz mnożymy. 2 razy minus 3, no to jest minus 6. Podzielone przez, dokładnie tak samo tu postępujemy. X przepiszę i teraz 5 razy minus 2, no to mamy minus 10. Przechodzimy teraz do mianownika i znowu x przepisujemy i znowu mam tą potęgi wykładniki mnożymy. 2 razy minus 3, no to mam minus 6. Podzielone przez x do potęgi piątej. Tutaj już nic nie robię, no bo nie mam żadnego nawiasu. A więc to się równa. Zgodnie z kolejnością działań, no tą kreskę dużą musimy przepisać. Wykonać musimy działania w liczniku i w mianowniku. No popatrzmy, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku będziemy teraz stosować ten wzór, który u mnie jest w drugiej pozycji, czyli będę wykładniki odejmować. Ale z doświadczenia wiem, że młodzież w przypadku dzielenia miesza to, bo tak, o ile przepiszą jeszcze tą podstawę taką samą, czyli przepiszą x, to później wydaje im się, że tu jest dodawanie. Jeżeli mamy dzielenie, wykładniki się odejmuje, czyli trzeba sobie po prostu to dobrze przeczytać, bo najważniejsze jest dobrze przeczytać, wtedy wszystko wyjdzie. Czyli czytamy, minus 6 odjąć minus 10. Jak masz problemy, to sobie napisz gdzieś na marginesie, minus 6 odjąć minus 10. I wtedy się kapniesz, że minus i minus daje plus, czyli będziesz miał minus 6 dodać 10, czyli 4. Czyli będzie x do potęgi czwartej. A tu jest błąd, który często młodzież popełnia. Właśnie traktuje to, jakby to było dodawanie i wychodzi minus 16. Na dole w mianowniku postępujemy tak samo. Minus 6 odjąć 5. Znowu, masz problem? Napisz sobie minus 6 odjąć 5. Margines, brudnopis jest na maturze, możesz sobie gdzieś zapisywać. Nie ma problemu, na sprawdzianie też możesz sobie zapisywać. Gdzieś na marginesie. Minus 6 minus 5 minus 11. No to tutaj zapisujemy minus 11. No i teraz to się równa. Jak widzisz, kreska jest jeszcze jedna. A kreska w matematyce, prawda, oznacza dzielenie. Jeżeli wolisz, to ja Ci teraz tak to zapiszę, chociaż pewnie dla części z Was nie będzie to potrzebne. Kreska ułamkowa to dzielenie, a przy dzieleniu co robimy? No znowu odejmujemy wykładniki. Czyli przepiszemy tego x-a i teraz odejmujemy. 4 odjąć minus 11. No znowu sobie napiszemy 4 odjąć minus 11. Czyli będzie 4, minus i minus daje plus, czyli plus 11, czyli będzie 15. Czyli będzie x do potęgi 15. Tu jest bardzo dużo tych momentów, gdzie młodzież się wykłada. Zamiast mnożyć, dodają. Zamiast odejmować, dodają, prawda? No tutaj po prostu są różne takie sytuacje, gdzie trzeba być czujnym bardzo, szczególnie w momencie, kiedy jest właśnie dzielenie, że tam się odejmuje, a jak odejmujesz liczbę ujemną, to tak jakbyś dodawał, bo minus i minus daje Ci plus, prawda? Czyli tak jak tutaj mamy 4 plus 11, a nie 4 minus 11, tylko jest 4 plus 11, co daje w konsekwencji 15. Czyli ostatecznie doprowadziliśmy nasze wyrażenie do postaci x do potęgi 15. Zadanie numer 4. Rozwiąż równanie. I to równanie wygląda tak. X dodać 2 i to do kwadratu, odjąć. I w nawiasie pierwszym x minus 3 pomnożone przez w nawiasie drugim x dodać 3. I to się równa minus x minus 5. W tym zadaniu pokażemy sobie, jak wielki wpływ na rozwiązywanie równań mają również wzory skróconego mnożenia. Wzory skróconego mnożenia przypominaliśmy już we wcześniejszym zadaniu. Ja je tutaj wypisałam z powrotem, co prawda może w innej kolejności, ale to kompletnie nie ma znaczenia. Otóż patrzymy. Po pierwsze widzimy kwadrat, więc kwadrat sumy tutaj jest, więc szukamy wzoru. Jest to oczywiście ten pierwszy wzór tutaj, który widzimy, kwadrat sumy. I tak, mamy a do kwadratu, czyli u mnie a to jest x, czyli piszemy x do kwadratu, dodać. We wzorze mamy 2ab, czyli muszę tak też napisać, 2 razy x razy 2, bo jest 2ab, i dodać
b kwadrat, czyli u mnie będzie 2 do kwadratu. Rozpisuję specjalnie dla tych osób, które mają problemy właśnie z rozpisywaniem wzoru skróconego mnożenia, bo część z Was pewnie od razu automatycznie to robi. Minus, otwieram nawias i teraz znowu patrzę. W tym nawiasie mam bardzo podobnie jak w tym. Różni się tylko, że tu jest minus, a tu jest plus. No tak, był taki wzór skróconego mnożenia, to była różnica kwadratów i po zwinięciu mamy a kwadrat minus b kwadrat. Czyli u mnie to będzie x kwadrat minus b kwadrat mamy, a u mnie b to jest 3, czyli 3 do kwadratu. I to się równa minus x minus 5. No to dobrze, to teraz musimy to wszystko wykonać. Czyli tak, no x kwadrat przepiszemy, z tym nic nie zrobimy, dodać. Teraz to mnożymy, 2 razy x i razy 2. Czyli 2 razy 2 to 4, razy x mamy 4x. Dodać, 2 do kwadratu, oczywiście 4. Dalej mamy minus, no pasowałoby w nawiasie wykonać, nie? Najpierw, chociaż można dwie rzeczy naraz też robić. X kwadrat nie dam rady wykonać lepiej, natomiast 3 kwadrat jak najbardziej to jest 9. Reszta przepisujemy. Pamiętaj o tym, że trzeba w odpowiedniej kolejności to wszystko zapisywać, żeby się nie pogubić. Szczególnie jeżeli ta matematyka jest dla Ciebie problemem. No to teraz, jak widzisz, trzeba będzie opuścić nawias. Nawias opuszczamy, tylko patrzymy, co jest przed tym nawiasem. Jeżeli jest minus, to trzeba zmienić tu znak i tu znak. Zatem widzę x kwadrat, ale muszę napisać minus x kwadrat, bo opuszczam nawias, a przed którym stoi minus. Dalej, mam minus 9, ale że mamy minus przed nawiasem, no to minus i minus daje plus, będę miała 9. I to się równa minus x minus 5. No to teraz popatrzmy tak, może x kwadraty nam się skasują. No akurat tak się składa, x kwadrat minus x kwadrat, nie mam już potęg drugich przy x. No to w takim wypadku, no zróbmy tak standardowo, x na jedną, a liczby przenosimy na drugą stronę. Czyli tak, 4x jest ok, tu mamy minus x, przerzucam, czyli będzie plus x, to się równa. Tu mamy minus piątkę, która jest po dobrej stronie, więc zostawiamy. Czwórkę trzeba przerzucić, czyli będzie minus 4. I dziewiątkę przerzucamy, będzie minus 9. A więc 4x dodać x, no to oczywiście jest 5x, to się równa. Minus 5, minus 4 to jest minus 9 i minus 9, minus 18. Podzielę obustronnie przez 5 i otrzymuję x, to się równa minus. Może w ułamku napiszemy 18 piątych. Oczywiście w następnej kolejności no, pasowałoby wyciągnąć z całości. Czyli ile się piątek mieści w 18? Oczywiście 3 piątki i zostaje nam jeszcze 3 piąte, czyli 3 całe i 3 piąte oczywiście na minusie. No więc było polecenie rozwiąż równanie, czyli co jest rozwiązanie mojego równania? Oczywiście liczba minus 3 i 3 piąte. Zadanie numer 5. Mamy doprowadzić do najprostszej postaci takie wyrażenie. W to się równa 6 pierwiastków z 72 minus 4 pierwiastki z 8 dodać pierwiastek z 50. Oczywiście, jeżeli chodzi o to wyrażenie, patrzymy na początek i myślimy sobie tak. Czy można dodawać ze sobą pierwiastki, pod którymi są inne liczby? Oczywiście, że nie. Trzeba tak zrobić, żeby te pierwiastki były identyczne. Taka jest zasada, czyli pierwiastek 72 albo wymyślisz w głowie, jak rozbić liczbę 72 na iloczyn dwóch takich liczb, z których z jednej będzie fajny pierwiastek, możesz to wymyślić w głowie. Jeżeli nie, przypominamy rozkład liczby na czynniki pierwsze, czyli piszemy 72 i dzielimy przez liczby pierwsze. Ja proponuję dzielić zawsze przez 2, jeżeli się da. A później zobaczysz, co Ci będzie wychodziło. 72 podzielone przez 2, no to mamy 36. Da się jeszcze przez 2, no to jest 18. Da się jeszcze przez 2, no to jest 9. Dziewiątkę damy radę przez 3, a 3 jest liczbą pierwszą, więc ok. Wychodzi 3 i jeszcze dzielimy przez 3 i dochodzimy do jedynki. I na tym algorytm się kończy. Co mi to dało? Popatrz. Dało mi to to, że skoro ja mam pierwiastek stopnia drugiego, to jest taka zasada, że ja łączę w pary identyczne liczby w tym rozkładzie na czynniki. Czyli tu mam dwie dwójki i z tych dwójek wyląduje mi przed pierwiastkiem jedna z dwójek. Teraz z tych dwóch identycznych trójek wyląduje mi przed pierwiastkiem jedna trójka. Jak ja mogę teraz sobie to zapisać? Popatrz. W to się równa 6, muszę napisać. Dalej jest w domyśle mnożenie. I teraz tak, skoro rozkład na czynniki, czynniki występują w mnożeniu, więc będę musiała to pomnożyć. 2 razy 3, no to jest 6.
pierwiastków, niestety została mi jedna liczba, która nie ma pary. Czyli ta liczba zostaje pod pierwiastkiem, jest to dwójka. Minus 4 razy znowu i teraz pierwiastek z 8. No spróbujmy analogicznie, chociaż myślę, że pierwiastek z 8 w głowie nawet można bardzo szybko sobie rozbić, ale niech będzie 8, dzielimy przez 2, wychodzi 4 znowu przez 2, wychodzi 2 znowu przez 2, dochodzimy do jedynki, algorytm się kończy. Znowu łączymy w pary, bo jest pierwiastkowanie stopniem drugim, więc w pary. Tu mamy jedną parę i z tej pary dwójeczka wyląduje oczywiście przed pierwiastkiem, czyli będę miała 2 pierwiastki i teraz uwaga, tu pary nie było, czyli po prostu przepisuję dwójeczkę. Dodać, teraz mam pod pierwiastkiem 50. No to znowu, albo od razu wiesz, jak 50 rozbić, jeżeli nie, rozkładamy tak samo na czynniki pierwsze. Przez 2, 25. No 25 no da się tylko przez 5, prawda? Jeżeli mam na myśli liczby pierwsze. No i wtedy dzielę przez 5, wychodzi 5, jeszcze raz przez 5 i algorytm się kończy. Szukam par. Mam tutaj jedną parę, czyli z tych dwóch piątek jedna wyląduje przed pierwiastkiem. Tutaj wcześniej nic nie było, więc ja od razu piszę 5 pierwiastków, no a tutaj znowu ta dwójeczka pary nie miała, więc ona zostaje pod pierwiastkiem. No to teraz które działania wykonamy? No oczywiście mnożenie. 6 razy 6 to mam 36 tych pierwiastków z dwóch. Minus. Znowu mnożenie. 4 razy 2, no to mam 8 tych pierwiastków z dwóch. Dodać 5 pierwiastków z dwóch. No i teraz to muszę wykonać, oczywiście, no żeby było nam łatwo, jak chcemy. Ale najlepiej jest po kolei po prostu wykonywać. 36 minus 8, no to będziemy mieć oczywiście tutaj, będziemy mieć 28, tak? I dodać 5, no to mamy 33 pierwiastki z dwóch. I to jest koniec. Doprowadziliśmy do najprostszej postaci. Dodaliśmy, czy też odjęliśmy, w zależności, które tutaj mam na myśli liczby, i doprowadziliśmy wyrażenie do samego końca. Zadanie numer 6. Mamy zamienić na potęgę taką liczbę. Pierwiastek, oczywiście stopnia drugiego w domyśle, z takiej liczby 27 pierwiastków czwartego stopnia z trójki. Żeby to zadanie wykonać, przypomnijmy sobie tutaj pewną własność działań na potęgach, że jeżeli A podnosimy do potęgi, która jest ułamkiem, do jednej entej, otrzymujemy pierwiastek entego stopnia z liczby A. Natomiast jeżeli podnoszę do potęgi m nad n, gdyby się taka zdarzyła, to ja już to przypomniałam we wcześniejszym zadaniu, jest to też pierwiastek n-tego stopnia z a, tylko to w nawiasie piszemy do potęgi n-tej. To są oczywiście suche wzory, ale wzory nam są potrzebne. Zanim ten przykład będziemy robić, to ja bardzo lubię tak wyćwiczyć na razie taką rzecz. Jeżeli mamy pierwiastek z dwóch, to popatrz, do której strony on Ci pasuje. No na pewno nie do tej, bo tutaj nie ma nawiasu żadnego, żeby podnieść do potęgi, więc na pewno nam pasuje do tego tutaj równania z tym, że do tej strony właśnie. I my teraz będziemy ćwiczyć przejście z pierwiastka na potęgę. Zazwyczaj jest tak, że przechodzimy z potęgi na pierwiastek. Czyli zazwyczaj rozwijamy w tą stronę wzór. Ale wiesz, wzory działają w obie strony. Czyli my teraz rozwijamy tą stronę w tą. Czyli popatrz, co ja mam przepisać. Ja mam przepisać A, czyli u mnie dwójkę, do potęgi 1 nad i teraz N to ma być mój stopień. Ja go tu nie widzę, ale Ty masz wiedzieć, że to jest stopień drugi. Czyli mamy 2 do potęgi 1 druga. To spróbujmy jeszcze jeden przykład. Pierwiastek 5 stopnia na przykład z 7. To się równa. Przepisuję 7 i to 7 będzie podniesione do potęgi, podniesione będzie do potęgi 1 nad i tutaj na dole ma być stopień tego pierwiastka, czyli ma być na dole w mianowniku 5. Mamy 7 do potęgi 1 piąta. Jeżeli to załapiesz, to naprawdę teraz to rozwiązanie, przekształcenie tego, co jest zadanie numer 6, nie będzie dla Ciebie stanowiło problemu. Po pierwsze, zrobimy to bardzo powoli, czyli ja na razie ten wielgachny pierwiastek będę przepisywała. I teraz, zasada jest taka, skoro ja mam zamienić na potęgę, to pamiętaj, w potęgach najważniejsze jest wspólna podstawa. Co ma wspólnego liczba 27 i ta trójka pod pierwiastkiem? No to, że ja liczbę 27 mogę zapisać jako 3 do potęgi trzeciej. W domyśle tu jest razy, więc przepiszę razy. I teraz mam pierwiastek czwartego stopnia z trójki.
Myśląc tak jak tutaj, pierwiastek czwartego stopnia z trójki, mogę tym wzorem rozbić, czyli będę miała trójkę, czyli to co pod pierwiastkiem, do potęgi 1 nad n, czyli u mnie to będzie 1 nad, a moje n to 4, czyli będę miała do potęgi 1 czwarta. No to dalej, przepisuję wielgachny pierwiastek i teraz mam tutaj mnożenie. W poprzednim tam zadaniu przypominaliśmy sobie, że jak jest mnożenie, to przepisuje się podstawę, wykładniki się dodaje. Czyli jak to dodać 3 i 1 czwarta? 3 dodać 1 czwarta. No mogę napisać 3 całe i 1 czwarta, tylko muszę to napisać estetycznie w wykładniku. No to co zrobimy? Teraz pasowałoby się pozbyć tego wielgachnego pierwiastka, ale no, trzeba się go pozbyć bardzo mądrze. Ja przepiszę tylko to. I teraz tak, postępujemy zgodnie z tym, co tutaj. Że pierwiastek, jak nie ma stopnia, to ja go mogę zamienić na potęgę o wykładniku 1 druga. Czyli ja też tak robię. Przepisuję to, co jest w środku, nieważne co, popatrz. Ja przepisałam to i to samo jest u mnie tutaj. Nieważne, co by tam było, jaka liczba, trudna, nietrudna. Ja mam to tylko przepisać. I teraz mam to podnieść do potęgi 1 nad 2, czyli do potęgi 1 druga. Dlatego, że tu jest w domyśle drugi stopień pierwiastka, czyli dlatego tu jest dwójka, a jedynka jest wymuszona z tego wzoru właśnie, 1 nad n. No i teraz popatrz, co dalej. No już teraz możemy wykorzystać tą własność, którą we wcześniejszych zadaniach robiliśmy. Jak jest potęga potęgi, to wykładniki się mnoży. Czyli przepisujemy jedną wielką podstawę i teraz to będziemy mnożyć. Ale jak będziemy mnożyć, to pasowałoby tu mieć ułamek niewłaściwy. Czyli zamieniamy 4 razy 3, to będziemy mieć 12 plus 1, czyli będzie 13 czwartych. Mam pomnożyć przez jedną drugą. Mogę tego tak szybko nie robić, tylko tak jak ja powolutku. Wielką trójkę przepisuję i teraz to mnożę zwyczajnie, czyli licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, czyli mam 13 ósmych. Mi to w zupełności wystarcza, taki zapis, bo ja polecenie było takie, zapisz w postaci potęgi o wybranej podstawie, prawda? Ja wybrałam trójkę. Możesz mieć narzucone zadanie maturalne, że ci narzucą potęgi o podstawie 3. A mogą ci tego nie narzucić. Ty i tak sam masz wiedzieć, że dla 27 i dla tej trójki pod pierwiastkiem i tak trójka pasuje. Więc dlatego zostawiam. Możemy ewentualnie napisać trójkę i to sobie całości wyciągnę, że to będzie 1,5, prawda? W wykładniku, czyli ostatecznie będziemy mieć wynik 3 do potęgi 1,5. Ale to jest to samo, gdybyś zostawił 3 do potęgi 13 ósmych. Zadanie numer 7. Usuń niewymierność z mianownika. I mamy taką liczbę. Pierwiastek z 3 dodać 1 podzielone przez pierwiastek z 3 minus 2. Oczywiście pamiętaj o tym, że musisz umieć usuwać niewymierność, bo w trakcie nawet zadania z brył będziesz miał do usunięcia niewymierność. Bo nie zostawia się, jest taka zasada, taka estetyka w matematyce, że nie zostawia się pierwiastka w mianowniku. Zatem na pewno pamiętasz, że do usuwania niewymierności coś nam potrzebne było. Jeżeli by tej minus dwójki w mianowniku nie było, byłby to prosty przypadek, bo ja wystarczyło, żebym rozszerzyła licznik i mianownik przez ten mianownik, który tutaj widzimy, przez ten pierwiastek, który jest w mianowniku, byłoby ok. Ale tutaj ja oczywiście zrobiłam to usuwanie niewymierności, to trudniejsze. I do tego zapamiętaj, potrzebny nam jest wzór skróconego mnożenia. No, na upartego można by było to obejść, ale i tak nam to się fajnie sprzyda. Popatrz, my patrzymy, co my mamy w mianowniku. Czy my mamy a minus b, czy my mamy a plus b, bo jedno z tych dwóch będziemy mieć, jeżeli będziemy usuwać niewymierność. No w tej sytuacji ja mam a minus b, tak jakby a tu jest minus i b. Czyli moje a to pierwiastek z 3, a moje b to 2. I teraz, żeby usunąć niewymierność, ja będę chciała tak porozszerzać, żeby dostać a kwadrat minus b kwadrat. Czyli ja muszę mój licznik i mianownik pomnożyć przez a plus b. Przez liczbę sprzężoną, to się tak profesjonalnie mówi, liczba sprzężona do tego mianownika. Czyli to będzie po prostu pierwiastek z 3 dodać 2. I tak samo tu pierwiastek z 3 dodać 2. No i to się równa. I teraz, jeżeli tak zrobimy, to już zaczęliśmy dobrze, prawda? Dążymy na dole w mianowniku do wzoru skróconego mnożenia. No a niestety w liczniku będziemy musieli mnożyć. Żeby nie za szybko, to ja w ogóle zapiszę to w nawiasach. Pierwiastek z 3 dodać 1, mamy pomnożyć przez pierwiastek z 3 dodać 2. A w mianowniku tak samo przepiszemy. Pierwiastek z 3 minus 2 razy pierwiastek
z 3 plus 2. To się równa i teraz tak. No niestety tak się składa, że w liczniku nie mam zrozrzuconego mnożenia. Bo tu mam, pierwiastki mi się zgadzają, ale tu jest 1, a tu jest 2. No to do niczego. To niestety muszę każdy przez każdy mnożyć. To z tym, to z tym. A później to z tym i to z tym. No to wykonuję. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest tak jakby pierwiastek z 9, bo 3 razy 3 to 9, czyli to jest po prostu 3. Dodać. Teraz pierwiastek z 3 razy 2, no to po prostu będą 2 te pierwiastki z 3. Dodać. Teraz 1 razy pierwiastek z 3 to po prostu jest 1 pierwiastek z 3. Dodać i na końcu mamy 1 razy 2, czyli po prostu 2. No to u góry wykonaliśmy, natomiast na dole ja chcę usilnie wzór skróconego mnożenia. Czyli jeszcze raz powtarzam, tu mamy a minus b pomnożone przez a plus b. Te nawiasy są prawie identyczne, różnią się tylko w środku znakami. To jest minus, to jest plus. Po rozwinięciu mamy tutaj a kwadrat minus b kwadrat, prawda? Po zastosowaniu tego wzoru po prostu mam skrótową wersję i mi ta skrótowa wersja odpowiada. Czyli a kwadrat, czyli u mnie pierwiastek z 3 do kwadratu, odjąć b kwadrat, czyli moje b to jest 2 do kwadratu. To się równa. No to co robimy w liczniku? No dodajemy oczywiście, co się da. Trójka z dwójką się da, czyli będzie piątka. Dodać dwa pierwiastki, dodać jeden pierwiastek, taki sam, to mogę dodać. To będą 3 te same pierwiastki. Czyli 3 pierwiastki z 3 w tym wypadku. Natomiast w mianowniku mamy tak, pierwiastek z 3 podnieść do kwadratu. Czyli pierwiastek z 9, co oczywiście da nam 3. Jakkolwiek rozumując, minus 2 do kwadratu to jest 4. To się równa. No to górę przepisujemy, no bo z nią już nic absolutnie nie wolno Ci zrobić. Natomiast na dole wykonujemy 3 minus 4, no to jest minus 1. No i teraz tak, na pewno wiesz, że nad 1 nie musisz pisać. No oczywiście, ale tego minusa musisz gdzieś wyrzucić. To ja tego minusa proponuję wyrzucić do licznika i wtedy jak wyrzucam minus, to znaczy zmieniam wszystkie znaki. Czyli będę miała minus 5, minus 3 pierwiastki z 3, oczywiście zostanie mi nad 1, które powiedzieliśmy, że nie musimy pisać. Popatrz, jak pięknie wyszło. No nie zawsze tak wychodzi, że w ogóle nie ma potrzeby pisania mianownika. Czasem jest tak, że w mianowniku jest na przykład nad 2, no i musisz napisać, albo nad 7. W tym wypadku wyszło nam tak jakby nad 1, to po prostu nie będziemy pisać mianownika. Na początku w mianowniku był pierwiastek, poprzez metodę usuwania niewymierności myśmy ten pierwiastek usunęli, czyli zlikwidowali. Nie ma go, zginął po prostu, go nie ma. I ten pierwiastek oczywiście mówimy, że zginął z mianownika, się go pozbyliśmy. Bo w liczniku on jest, oczywiście, licznik nam się zmienił, jak widzisz. Ale to poprzez metodę właśnie, która powoduje, że z mianownika znika pierwiastek, no też licznik się zmienia. Stosujemy, pamiętaj, ten wzór skróconego mnożenia. Dlatego ten wzór na różnicę kwadratów jest bardzo, bardzo ważny, bo on służy nie tylko do rozpisywania różnych równań, czy też wyrażeń algebraicznych, służy też do usuwania niewymierności z mianownika. Na to spotkanie przygotowałam te 7 zadań. Mam nadzieję, że te zadania w zupełności Tobie wystarczą do tego, żeby wyćwiczyć wyrażenia algebraiczne. Jeżeli uważasz, że chciałbyś tak zacząć od początku, że ta matematyka tak kulejesz z tą matematyką, chciałbyś tak zacząć zupełnie od takiego poziomu basic, to zapraszam Cię, wejdź na moją stronę internetową www.aikamat.pl i tam pooglądaj moją ofertę. Mam do zaoferowania Tobie do sprzedaży różne kursy online, kursy między innymi z tego działu, gdzie zaczniesz swoją powtórkę od naprawdę, naprawdę, naprawdę podstaw. Natomiast, jeżeli oczywiście dla Ciebie ten tutaj temat jest zupełnie zrozumiały, chciałbyś sobie poćwiczyć, zapraszam Cię, zapisz się na moją grupę właśnie na Facebooku, grupę Matura 2020 Ucz się z Aikamat, gdzie będziesz mógł sobie właśnie pobrać zestaw zadań i ten zestaw zadań rozwiązać samodzielnie i zobaczysz, czy ta lekcja w zupełności wystarczyła Ci do tego, aby już samodzielnie rozwiązywać zadania i uczyć się i w ten sposób przygotowywać się do matury, która już niebawem. Pamiętaj, niebawem. A ja tymczasem zapraszam na kolejne spotkanie ze mną i zapraszam do nauki, oczywiście, kochanej, najwspanialszej na świecie matematyki.